Mężczyzna podejrzewany o więzienie i wielokrotne gwałty na kobiecie aresztowany. Kobieta twierdzi, że została porwana, pobita i gwałcona przez 5 tygodni w leśnej chatce na Alasce. Daniel Selowicz został aresztowany w związku z tą sprawą. Według ofiary Selowicz odebrał ją z lotniska Fairbanks na Alasce. Podczas podróży miał ją uderzyć i zgwałcić. O dziwo, para zameldowała się w hotelu i spędziła tam kilka dni uprawiając seks. Później polecieli wynajętym samolotem do chatki w lesie. Przez tydzień mieszkali w namiocie i kobieta twierdzi, że Selowicz bił ją paskiem od spodni i latarką. Bił ją pięściami, kopał i gryzł. Powiedziała policji, że później została związana i gwałcona 2-6 razy dziennie na przestrzeni kilku tygodni. Kobieta nawet w nocy była związana, by nie mogła uciec. Jakimś cudem udało jej się wysłać wiadomość przez Facebook do koleżanki, informując ją, że potrzebuje pomocy medycznej. Selowicz został też oskarżony o pocięcie twarzy kobiety. W końcu na ratunek przybył helikopter. Oboje zostali zabrani do szpitala w Fairbanks. Mężczyzna już w 2004 roku został oskarżony o gwałt, lecz wyrok uchylono.